Festiwal Korczak 2016. Jesteśmy po spektaklu Ony z Teatru Powszechnego w Łodzi. Dyrektor teatru i jednocześnie reżyser spektaklu, pani Ewa Pilawska, jest moim i państwa gościem. Pani dyrektor, pani reżyser, bardzo dziękuję za ten spektakl. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Z jednej strony to ogromna sztuka zrobić tak trudny tekst teatralnie, a jednocześnie tak fascynujący. A moje pytanie odnosi się do odbioru młodzieży, czy też spektaklu przez młodzież. Jak młodzież go przyjmuje? Dzień dobry państwu. Bardzo cieszymy się, że możemy zagrać na festiwalu Korczak Onego. Różnie, generalnie w dużym skupieniu, w dużej uwadze, nie reagują w trakcie. Czasami widownia jest bardziej skrępowana, jeżeli czegoś nie rozumie, to pokrywa to śmiechem w niektórych momentach, ale najczęściej, nawet wczoraj oglądałam rano przed przyjazdem do Warszawy, graliśmy o 9 rano i podobny odbiór jak tutaj dzisiejsza festiwalowa publiczność, z dużą uwagą. W moim odczuciu tego rodzaju teksty, spektakle potrzebują rozmowy po. Czy u was częścią integralną spektakli, które gracie w Teatrze Powszechnym w Łodzi, są spotkania z młodzieżą po spektaklu? Tak, Ony powstał w cyklu Dziecko w sytuacji. To jest cykl, który powołaliśmy chyba 4 lata temu i prezentujemy spektakle, które poruszają istotne problemy dla młodej widowni, często nieporuszane z różnych powodów. Mogłybyśmy długo rozmawiać, dlaczego tak niewiele rozmawiamy z naszymi dziećmi na istotne tematy, dlaczego właśnie najczęściej mówimy idź umyj zęby, co znakomicie autorka wychwyciła. Marta Guśniowska, gratulujemy tekstu. Tak, tekst znakomity. One, spektakle generalnie kończą się warsztatem. Warsztatem, który jest prowadzony przez psychologa i aktora, albo przez seksuologa i aktora, przez filozofa i aktora, w zależności od problemu poruszanego w spektaklu. Ten cykl właśnie ma pomóc oswajać różne traumy. Jesteście teatrem dramatycznym. Jaką część waszej pracy artystycznej, repertuaru dedykujecie dzieciom i młodzieży? Odkąd mamy małą scenę, a to jest 4 sezon, więc młode dziecko, od tego momentu bardzo konsekwentnie realizujemy pozycję dla młodej widowni, jedną w sezonie najczęściej i taką tematycznie istotną. A co dla państwa w tej pracy jest najważniejsze? Jaki macie priorytet? Budować dialog z ważnym widzem teatru, z potencjalnym przyszłym widzem teatru, budować z nim przymierze i uwrażliwiać. A na ile młodzież jest dla was ważnym odbiorcą? Bo po różnych rozmowach z twórcami, artystami, dramatopisarzami wychodzi, że mamy mało tekstów dla młodzieży w teatrze. Czy pani zgadza się z tym zdaniem? Tak, znaczy odpowiadając na pierwszą część pytania, to jest bardzo ważny odbiorca, bardzo poważny i traktujemy każdego naszego widza na równi, nie kategoryzujemy. Różnie z literaturą bywa. W polskiej literaturze istotnie dramaturgia współczesna nie ma zbyt wielu tak dobrych tekstów jak Ony Marty Guśniowskiej, ale pojawiają się. Też nie możemy być, my sięgamy też po autorów obcojęzycznych. Z jednej strony mówimy w teatrach, że taka jest w ogóle tendencja w Europie, że widownia się starzeje. Często napotykam na takie podsumowania. Ostatnio oglądałam wywiad z Mariuszem Trelińskim, który też opowiadał, że średnia wieku 70 w Metropolitan Opera i że ta widownia, podobne sygnały docierają z różnych miejsc i w Polsce również trwa od pewnego czasu debata, że widownia się starzeje. Ja bym tego tak nie określała. Ja myślę, że gdzieś zgubiliśmy właśnie tę grupę wiekową. Która też się przesuwa. Ale to też problem chyba jest bardziej złożony. Na wiele lat zniknęła z programu szkolnego edukacja artystyczna. I my gdzieś chcieliśmy zawsze tę lukę uzupełniać. Tak powstał projekt Dziecko w sytuacji. Każdy odbiorca, który ma potrzebę obcowania z teatrem, jest wyjątkowy. Absolutnie każdy. A dzieci i młodzież w szczególności. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem była pani Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi i reżyser spektaklu Ony, który zobaczyliśmy na festiwalu Korczak. Dziękuję.